Witaj, nazywam się Magda Garlicka i jestem hipnoterapeutką. W dzisiejszym podcaście dowiesz się, jak przygotować się do sesji hipnozy. Zapraszam. Podatność na trans jest cechą indywidualną. Jedni wchodzą w stan głębokiego relaksu bardzo łatwo, szybko, a innym zajmuje to trochę czasu. Wyobraź sobie, że idziesz spać. Umysł potrzebuje pewnego rytuału, potrzebuje wyciszyć się, spowolnić. Bierzesz ciepłą kąpiel, przebierasz się w piżamę, bierzesz szklankę mleka, zaczynasz czytać książkę. Obecny tryb życia powoduje, że zdecydowana większość z nas jest przebodźcowana w ciągu dnia. Pośpiech, praca zawodowa, obowiązki, poruszanie się z miejsca na miejsce. Im więcej czasu spędzamy w nieustannym przyspieszeniu, tym trudniej spowolnić umysł i wyciszyć go z natłoku myśli. W sesji hipnozy zależy nam na wyciszeniu umysłu i popracowaniu nad zminimalizowaniem przeszkadzaczy. 1. Zobacz przykłady. Zapoznaj się z nagraniami innych osób, aby zrozumieć, jak oni radzą sobie w procesie hipnozy. Przykłady takich sesji możesz znaleźć na moim kanale YouTube Magda Garlicka Hipnoza Hipnosis. 2. Trenuj umysł. But empty your mind. Be formless, shapeless, like water. Przed sesją niezwykle ważny jest trening wyciszania i spowalniania umysłu. Odsłuchuj nagrań autohipnozy lub medytacji prowadzonych. Ja nie postuję ich na swoim kanale, ponieważ jest wiele kanałów o tej tematyce. Skorzystaj z nich. 3. Przeznacz czas na sesję. Jeżeli już przeznaczasz swój czas, wysiłek i fundusze na sesję, to bądź w jej energii. Nie planuj wielu aktywności tego dnia. Sesji nie da się zrobić z biegu ani popędzać. 4. Dieta. Dzień przed sesją nie pij alkoholu. W dzień sesji tym bardziej. W dniu sesji żadnych używek. Nie pij również pobudzaczy, takich jak kawa, guarana, Red Bull, energizery, Coca-Cola. Coffee. Nie pal również papierosów. Inaczej możesz sabotować sesję. 5. Zaopatrz się w dysk zewnętrzny. Sesja jest nagrywana do Twojego wglądu. Pliki filmowe są za ciężkie, aby je zrzucać na peny czy karty. Natomiast sesję online przesyłam drogą mailową. Awesome. 6. Intencja. Przed sesją oczyść umysł poprzez wyjście na spacer, kojącą muzykę, medytację. Połóż swoją intencję, zaufaj. Ten proces pomógł już wielu ludziom, może więc pomóc również Tobie. So, you know, I'm in heaven. Ważne informacje. Hipnoterapeuta nie może zagwarantować transu. Sink. Może jedynie dołożyć wszelkich starań, umiejętności po to, aby pomóc Ci wejść w ten stan. Najlepszą radą, jaką mogę dać na sesję hipnozy, jest odpuścić kontrolowanie czy drobiazgowe analizowanie szczegółów. Im mniej wyobrażeń, projekcji, oczekiwań w stosunku do tej sesji, tym znacznie łatwiej ona przebiega dla Twojego umysłu. Pierwsza sesja hipnozy zazwyczaj bywa większym wyzwaniem i wymaga trochę więcej czasu. Jeśli wchodzenie w stan relaksu sprawia Ci trudność, nie poddawaj się, trenuj. Sesja nagrywana jest do Twojego wglądu, a odsłuchanie nagrania jest częścią procesu. Oczywiście nagranie nie jest udostępniane osobom trzecim, chyba że uczestnik wyrazi zgodę. Pytacie mnie też dość często, czy można przyjść z partnerem, czy z dzieckiem. Kochani, sesja jest sesją indywidualną i nie zakłada udziału osób trzecich. Wyjątek stanowi tak zwana surrogate session, czyli sesja z telepatą na życzenie osoby, która chce taką sesję sobie zamówić. Czy sesja hipnozy jest dla każdego? Czy są jakieś przeciwwskazania? Otóż są pewne schorzenia, które wykluczają bezpośredni udział w
sesji hipnozy. Tymi schorzeniami jest zespół Aspergera, autyzm, schizofrenia lub przeprowadzane wcześniej operacje mózgu. I w takich przypadkach można zastosować sesję z telepatą. Right. Mm-hmm. Sesja hipnozy online. Bardzo często pytacie o to, czy to jest jakaś różnica pomiędzy sesją online a sesją na żywo. Energia płynie bez względu na czas, przestrzeń, odległość, przenika mury, granice. Tak naprawdę w tych procesach nie ma żadnej różnicy. Niektóre osoby wolą sesję online, ponieważ są we własnym łóżku. Dzięki temu jeszcze lepiej się relaksują. Ponadto dystans do pokonania, dodatkowe koszty. Dlatego wiele osób decyduje się na taką sesję online. Absolutnie. Jak przygotować się do sesji hipnozy online? 1. Słuchawki z mikrofonem. Słuchawki muszą posiadać mikrofon w zasięgu ust. Najlepsze są więc słuchawki typu call center. Zwykłe słuchawki od telefonu mogą nie zbierać głosu i mogą zwyczajnie cię nie usłyszeć, kiedy ruszysz głową. 2. Internet z sieci. Internet musi być zasilany z sieci, kabla, a nie z telefonu. Połączenia internetowe z telefonu często nie wytrzymują kilku godzin ciągłej rozmowy, no i zasięg może słabnąć nieoczekiwanie. 3. Przebywaj sam w domu. To jest również czynnik udanej sesji online, aby pozostać samemu w domu. Podświadomość nigdy nie śpi, skanuje przez cały czas pole i zwyczajnie może się zablokować, kiedy w domu pozostają domownicy. 4. Posiłek. Najlepiej dzień wcześniej przygotuj sobie obiad do podgrzania, a przed sesją coś do picia w termosie. No oczywiście zrobimy sobie 15 do 20 minut przerwy na posiłek. Możesz też mieć jakieś owoce do chrupania pod ręką. 5. Czworonogi. Jeśli posiadasz zwierzęta w mieszkaniu, zastanów się, jak zorganizować sobie ciszę i spokój. Koty zazwyczaj są ciche i samowystarczalne, ale piesek często potrzebuje wyjść na spacer. Warto pomyśleć o tym wcześniej. 6. Strefa czasowa. Pamiętaj, aby zsynchronizować czas. Sesję zazwyczaj zaczynamy o godzinie 12 w południe, więc aby uniknąć pomyłki, zapytaj, o jakiej strefie czasowej mowa, szczególnie gdy kontaktujemy się z dwóch różnych krajów. Kochani, jeżeli macie jeszcze jakieś pytania na temat, jak przygotować się do sesji, to zachęcam do kontaktu mailowego, również poprzez Messengery, Telegram, Signal i WhatsApp. Życzę Wam wspaniałej sesji, wspaniałych procesów, wspaniałego rozwoju Waszej świadomości w każdym momencie Waszego życia. Aho, sława, namaste.